emocje i zapał nauczycieli do strajkowania opada, a egzaminy odbyły się bez zakłóceń. Tak przekonywali dziś wojewoda śląski Jarosław Wieczorek i kurator Ewa Bauer. Ten etap, jeśli chodzi o tegoroczne egzaminy zewnętrzne dla szkół podstawowych i gimnazjów, został już zakończony pozytywnie. W decydującym momencie egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty obyło się bez spodziewanych kłopotów. Jak podaje śląskie kuratorium, ponad 80 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjum i ósmych klas podstawówek ma za sobą ważne egzaminy, a uczniowie szkół średnich nie powinni się martwić o klasyfikację. Jeżeli nauczyciel jest nieobecny w pracy i niemożliwa jest klasyfikacja przez konkretnego nauczyciela uczącego danego przedmiotu, wówczas zgodnie z przepisami dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który zastępuje tego nieobecnego i nauczyciel wyznaczony przez dyrektora może taką klasyfikację przeprowadzić. W skrajnych sytuacjach dyrektor szkoły również sam siebie może wyznaczyć do przeprowadzenia klasyfikacji. To dopiero pierwszy krok. Kolejnym jest uchwała Rady Pedagogicznej, a to w przypadku strajkujących nauczycieli może okazać się trudne do realizacji. Brak takiej uchwały do 26 kwietnia sprawi, że uczniowie do matury nie przystąpią. Czasu jest zatem niewiele, ale jak twierdzi wojewoda, nie ma zagrożenia, że nauczyciele nie wezmą udziału w radach. Coraz więcej nauczycieli wraca do pracy. Wolelibyśmy nie podawać konkretnych, bezwzględnych liczb, natomiast możemy powiedzieć co do dynamiki. Dynamika jest taka, że rzeczywiście wzrasta liczba nauczycieli, którzy podejmują pracę i spada liczba placówek oświatowych, które są w tej chwili w sporze zbiorowym czy też strajkują. W regionie sytuacja zmienia się cały czas, ale nieoficjalnie mówi się o spadku liczby strajkujących. Jak twierdzi kuratorium, 10 dnia strajku ponad 20 tysięcy nauczycieli postanowiło wrócić do tablic. Trenują drugi dzień pod kryptonimem Wasar. Na Zaporze w Goczałkowicach dziś strażacy ze Śląska i Republiki Czeskiej ćwiczyli, jak ratować ludzi w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Ćwiczymy powódź. To znaczy, ćwiczenia te polegają na ciągłym udzielaniu pomocy ratowniczej przez 36 godzin. Nieprzerwanie. Polega to na tym, że intensywne opady deszczu spowodowały odcięcie dużej ilości osób, które są zagrożone i my je musimy ewakuować, ale przed tym jeszcze okazuje się, że one są również poszkodowane. Ich poziom zdrowotny jest różny. Gospodarze przygotowali dużo scenariuszy dla naszej ekipy. Chodzi o wyszukiwanie osób, o ratowanie osób z trudno dostępnych miejsc. Teraz wróciliśmy z odcinka, w którym naszym zadaniem było ratowanie ludzi z nurtu wodnego, z bardzo szybkiej, dzikiej wody, więc to temu zadaniu podołaliśmy, no i oczekujemy kolejne wyzwania. Czesi i Polacy na co dzień współpracują na szeroką skalę, między innymi przy powodziach czy pożarach. Ćwiczenia mają usprawnić tę współpracę. Udział w nich wzięła również grupa wodno-nurkowa z Bytomia, grupa wysokościowa z Radziąkowa i Jastrzębia-Zdroju oraz grupa poszukiwawczo-ratownicza z Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrówka. Niektóre miejsca już przechodzą metamorfozę, w innych nie dzieje się jeszcze nic i może się niewiele wydarzyć. Bytom zamierza zaktualizować gminny program rewitalizacji, czyli podstawowy dokument wyznaczający kierunki i ścieżki rozwoju, w tym to jak i gdzie wydawać pieniądze unijne. Po pierwsze, zmieniła się rzeczywistość przez te kilka lat od stworzenia GPR-u. Na przykład ubyło bezrobotnych i nie ma dzisiaj po prostu beneficjentów, w związku z czym nie można spełnić wskaźników w poszczególnych projektach, ale też widać dzisiaj, że te projekty były źle przygotowane i niedoszacowane. Przez to nie wychodzą przetargi i to jest kolejny powód do tego, żeby listę projektów uzupełniających do GPR-u dołożyć. Miasto chce dołożyć projekty alternatywne w miejsce tych, których zrealizować się nie da. Problem dotyczy m.in. Bobrka. Jak podkreślają władze miasta, trudno lokować nowe mieszkania w miejscu, które zmaga się z problemem nielegalnie zwożonych odpadów. Miasto zleciło monitoring programu rewitalizacji, w którym można przeczytać m.in., że większą uwagę należy skoncentrować na działaniach w śródmieściu, bo to ono powinno być wizytówką miasta. Izabela Domogała była kierownik Biura Rewitalizacji i Funkcjonalności
Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Bytomiu przypomina, że dokument zakładał przeprowadzenie w 2019 roku takiego monitoringu i dodaje. Martwię się tylko o to, że jeszcze nie ogłoszono oficjalnie aktualizacji programu bytomskiego programu rewitalizacji, dlatego że czas ucieka i jakiekolwiek zmiany w tym programie, jakiekolwiek nowe projekty, jeżeli miasto będzie chciało wprowadzić czy zmienić delikatnie kierunek tych działalności, będzie się musiał dziać bardzo szybko. W naszej ocenie Urzędu Marszałkowskiego tak naprawdę nowy, zaktualizowany gminny program rewitalizacji Bytomia powinien się pojawić do końca tego roku, tak żeby spokojnie ewentualnie zidentyfikować nowe projekty, wprowadzić je jeszcze w tą perspektywę. Bytomscy radni aktualizacją GPR-u mają się zająć na sesji pod koniec maja. Przyjęcie przez nich odpowiedniej uchwały będzie stanowiło zielone światło dla zgłoszenia dodatkowych projektów rewitalizacyjnych. Lekarze z Rwandy uczą się operować w zespole szpitali miejskich w Chorzowie. Jean-Claude Biringiro asystował dziś między innymi przy operacjach ortopedycznych. Różnice na pewno są. Przede wszystkim opierają się na tym, że nasze społeczeństwo jest bardzo młode, jest dużo młodsze niż społeczeństwo polskie. Et par conséquent, les maladies que je vois ici ne sont pas exactement les mêmes que je vois chez moi. I choroby, które i dolegliwości, z którymi się tutaj spotykam, nie zawsze występują w naszym kraju. Et puis moi exactement personnellement je travaille dans un hôpital où je traite beaucoup les urgences. W szpitalu, w którym ja pracuję, przede wszystkim zajmujemy się przypadkami nagłymi. Lekarz uczył się dzisiaj, jak przeprowadza się między innymi operacje wszczepiania endoprotezy czy artroskopii stawu biodrowego. Tę wiedzę ma później wykorzystać w swoim kraju. Jest u nas tak naprawdę po to, żeby się nauczyć rzeczy, których oni jeszcze nie potrafią. Nie potrafią zakładać endoprotez biodra, kolana. My te rzeczy już robimy od wielu lat i jak gdyby no, dzięki temu, że potrafimy, my tą wiedzę dzielimy z doktorem Jean-Claude'em. Wkrótce lekarze z Chorzowa pojadą do Rwandy, gdzie będą uczyć pracowników miejscowego szpitala uniwersyteckiego. To jedno z największych tego typu wydarzeń w Europie w tym roku. Jak szacują organizatorzy, weźmie w nim udział około 3000 osób samotnych. W najbliższą niedzielę zorganizowane zostanie metropolitalne śniadanie wielkanocne. Około 4000 jajek, 300-350 kilo szynek, kilkaset kilogramów kiełbas, oczywiście ziemniaczków, sałatek i tak dalej, wszystkich innych produktów w niezliczonej ilości i słodyczy. Słodyczy tyle, ile tak naprawdę ludzie nam dadzą, abyśmy mogli przekazać tym, którzy przyjdą. Nadal trwa zbiórka niezbędnej do organizacji śniadania żywności. Organizatorzy potrzebują przede wszystkim kiełbasy, szynki i jajek. Można je przekazać bezpośrednio Fundacji Wolne Miejsce. W tym roku w obsługę śniadania zaangażowanych jest blisko 500 wolontariuszy. To są ludzie o dobrym sercu. I to jest najważniejsze, bo oni to posiadają, są otwarci sercem na drugiego człowieka i rozumieją też problemy innych ludzi. Dlatego mogą być wolontariuszami w naszej fundacji, bo właśnie takie są potrzeby. Osoby samotne będą mogły również skorzystać z bezpłatnego transportu. Są zorganizowane 4 linie autobusowe, które są bezpłatne dla uczestników, dla każdego mieszkańca, który będzie chciał skorzystać z wielkanocnego śniadania. Te linie autobusowe będą kursowały pomiędzy miastami a Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Będą wruszały z Zabrza, z Piekar Śląskich, z Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. Metropolitalne śniadanie wielkanocne zaplanowano w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 21 kwietnia o godzinie 10. Wiemy coraz więcej o autyzmie. To zaburzenie rozwoju bardzo często utrudnia życie, szczególnie dzieciom. Jak byłem młodszy, to zawsze że się trochę bałem hałasu. Teraz już się przyzwyczaiłem. I już się nie boję, po prostu. Jak wynika z badań Fundacji IM, ponad 50% ankietowanych osób jako miejsce trudne dla osób autystycznych wskazało centra handlowe. Bardzo często może czuć wielki dyskomfort, ponieważ atakują ją dźwięki, obrazy, zapachy. To może być nakładanie się wielu bodźców, a może być tak, że jeden bodziec intensywny wyzwala niepożądane później zachowania, które są zachowaniami obronnymi. Dlatego Galeria Katowicka już w ubiegłym roku utworzyła pokój wyciszenia przeznaczony dla osób z obniżoną sprawnością funkcjonowania społecznego, ale na tym nie koniec. Przeszkoleni tu zostali również najemcy, którzy mają wiedzieć, jak reagować na osoby z tym zaburzeniem rozwoju. W ramach działań najemcy mają za zadanie na prośbę klienta, opiekuna, rodzica, osoby ze spektrum autyzmu wyciszyć w lokalu muzykę, a także zmniejszyć intensywność światła, co dla osób ze spektrum autyzmu jest szczególnie ważne. Galeria Katowicka jest jedynym w Polsce obiektem handlowym realizującym wielopłaszczyznowy projekt Katowicka dla autyzmu,
którym tworzona jest przyjazna przestrzeń dla osób ze spektrum autyzmu. Według danych Autism Europe, autyzmem dotkniętych jest w całej Europie ponad 5 milionów osób.